Siemanko, witamy na portalu Za Ciosem. Dzisiaj jesteśmy w Gliwicach na gali FEN 50, a ze mną Freak Fighter, były pięściarz i włodarz Federacji Prime, Don Cassio. Siema, Don. Cześć. Jak dzisiaj na gali, jak się podobają walki? Dopiero przyszedłem, od razu tutaj wbiłem, więc jeszcze za bardzo nie oglądałem. Jeden werdykt jakiś słyszałem, że Michał albo Maciej, Michał musiał, na pewno musiał, wygrał. Słuchaj, nie było cię dawno w internecie, bo tak śledzę, nie widziałem cię ani na YouTubie, ani nigdzie. Co się działo z tobą? Odpoczywałeś od tego wszystkiego, od tego świata social mediów? Na pewno odpoczywałem, trochę byłem pokłócony z Kasiuszem, a była to przestrzeń dla Kasiusza, on grał w te zjebane karty. No i tak, no a teraz się w końcu pogodziliśmy z Kasiuszem i teraz jest przestrzeń dla Don Cassio, więc powoli jakby będziemy wracać i dawać emocje ludziom, bo tak jak no sporo też wiadomości dostałem, że no jest nuda tam, bardzo cringe'owo i bardzo dużo ludzi udaje w tych freakach, więc może warto, żeby ktoś prawdziwy wrócił. Czyli która dzisiaj twardą Cassio z tych 100 jest na gali? Ciężko mi ocenić, bo na razie dopiero wracam, więc sam sobie przypominam te wszystkie twarze. Słuchaj, jeśli chodzi o właśnie karty, jak te turnieje twoje, udawało się jakieś wygrać? Więcej wygrałeś czy przegrałeś? Jak to wszystko wyglądało? To byś musiał Kasiusza zapytać, a go tutaj nie ma. Dobra, to następnym razem może uda się spotkać. Słuchaj, teraz mamy dzisiaj dwie gale, FEN 50 i Fame 19. Czy nie uważasz, że taki zabieg robić dwie gale tak duże w jeden dzień, to nie jest takie po prostu kolidacja interesów, że po prostu no jakbyś ty na przykład jako włodarz Prime'u, czy byś celował w ogóle w wolną datę, czy na przykład jak KSW by robiło galę przykładowo? Tak cię zadane pytanie. Nie, no na pewno to było złe, tylko tutaj hala jakoś była zajęta, dlatego tak wyszło. Bo rozmawiałem z Pawłem Jóźwiakiem, prezesem FEN-u. No to tak to by robili w piątek, tylko jakoś tu terminowo się nie zgrało. Wiadomo, no im też nie pasowało to, że robią w tym samym czasie co w Fame galę, ale no tak wyszło, takie terminy były, więc musieli zrobić tak. Ale no duża hala i też i tak sporo ludzi. Wiadomo, że sport trochę potupadł w Polsce. To się i tak dziwię, że jest bardzo dużo ludzi, nie? Czy Paweł nie myślał, żeby ciebie zatrudnić na jakąś galę w FEN-u, żeś po prostu podciągnął tą federację, tak? No wiadomo, ty nie jesteś takim czystym freakiem, ale jesteś sportowcem, no walczyłeś po prostu jako pięściarz amatorski i myślę, że taka walka bokserska twoja tutaj z kimś znanym w boksie mogłaby naprawdę podbudować federację jeszcze wyżej. Nie miałem takich budżetów na króla, więc wiesz, no nie będziemy wam mydlić oczu, że może się wydarzyć taka walka, bo jednak sport ma obecnie trochę mniejsze pieniądze niż w tych freakach, więc no. Słuchaj, a może kiedyś na Prime walka Jay Paul Don Cassio? No ostatnio właśnie tam coś mi mignęło o nim. Były to tak. Rosławiu, tak. No to możliwe, że o to chodziło. No to tak pomyślałem, że żeby nie było, to właśnie chcę do końca roku, jeżeli będę walczył, stoczyć dwie czy trzy walki, znaczy do końca roku to dwie walki na Prime w tych małych rękawicach, żeby pokazać, że to tam kurwa przypadek był wtedy, trochę się za bardzo rozluźniłem w tej trzeciej rundzie, ale chuj z tym, to w małych pierdolne tych rywali i potem prawdopodobnie wrócić do tych dużych, bo jednak ja pokochałem boks. Boks klasyczny i Jake Paul jednak robi tą furorę w tych klasycznych rękawicach. Tam też można nokautować. Możliwe, że ja w końcu muszę się wybrać na siłownię, bo ja nie lubię siłowni. Mój jedyny, najdłuższy okres to 3 miesiące kiedyś na siłowni, jak mój trener Marek Krobak mnie zapisał, bo mówi, kurwa, Kasiusz, tyle walk kończysz przed czasem, a jakbyś jeszcze na siłownię pochodził. Tylko ja nie lubię, bo siłownia dla mnie jest nudna, ja jestem ekstrawertykiem. Jak jeszcze z ziomkami jestem i mogę pożartować z kogoś, to spoko, to mogę robić. Ale tak, to mi ciężko. Więc możliwe, że wróciłbym, może jakąś nową motywację bym miał, żeby właśnie kiedyś chwycić tego Jake'a Paula i zajebistą walkę stoczyć na poziomie. No ale to wiadomo, to bym musiał naprawdę znowu jakaś iskierka we mnie drgnąć, bo jednak to już nie jest moja pasja, nie sprawia mi to radości, te trenowanie tego boksu, ale teraz mam nadzieję, że jeżeli będę miał walczyć na kolejnej gali, szukam rywala, ale na razie same te pizdy, kurwa, nadmuchane z show biznesu wszystkie odmawiają,
to mam nadzieję, że wiesz, pochodzę trochę na salę, nie oleję tak jak ostatnio i no i pierdolne chłopa i tyle. I potem kolejnego i wrócę do klasycznego boksu. Może ja bym ci zaproponował rywala, bo mi się wydaje, że naprawdę mocna walka, nie tylko medialnie, ale i sportowa, byłaby ty kontra Tyburski. No to zobaczmy, o Pawła ci chodzi? O Pawła, tak. Zapraszam, mogą nawet w dwójkę, dwie księżniczki mogę wziąć. Czyli runda po rundzie by mogli się... Na jednej gali zapraszam, no ale teraz wiadomo, nie będę o nich mówił, bo mają... dzisiaj mają swoje walki, więc po walkach jak coś to zapraszam ich. Może jeszcze Gruba z Boxel przyjść. Kto tam chce? No ja zapraszam wszystkich tych z tego świata freaków, którzy się uważają lepsi ode mnie, to zapraszam. W małych rękawicach możemy się napierdalać, jak ktoś myśli, że tak łatwo pokonać w małych rękawicach Don Kasy, to zapraszam. No teraz tutaj to walczyłeś z doświadczonym kickbokserem Dominikiem Zadorą, ale ogólnie walka była naprawdę emocjonująca i myślę, że wasze drugie starcie na pewno się mocno sprzeda i ludzie będą to z ciekawością oglądać. Tylko kiedy do niego dojdzie? Czy to będzie najbliższy rywal w tym roku, czy dopiero w przyszłym celujecie w ten rewanż? Nie, on spierdolił. Spierdolił się, wystraszył myśli, że teraz na tym, że pokonał wielkiego Don Casio, to popłynie, nie? I zarobi pieniążki jakieś większe i będzie o nim fame, ale no, ludzie bez charyzmy to i tak nie umieją tego wykorzystać. Jakby ktoś z osobowością wygrał z Don Casio, to tak, ale on nie ma w ogóle osobowości, więc no raczej nic nie działa, ale no poczekamy, aż przyjdzie z podkulonym ogonem i jeszcze dostanie od Prime'u od nas jakąś fajną wypłatę i tyle. A na razie spierdolił i będzie walczył z innym ćpunem. Słuchaj, mówię, bo tak jak na przykład Jake Paul, no to walczy z tymi byłymi zawodnikami UFC, a czy Prime nie chciał pomyśleć, że na przykład byli zawodnicy KSW przychodziliby do ciebie na walki w boksie? To też było takie fajne, że mógłbyś się naprawdę ze stricte takimi sportowcami mocnymi mierzyć, którzy walczyli w KSW, którzy byli kiedyś mistrzami i byście mierzyli się w boksie. Tak, tylko też ciężko znaleźć sportowca z charyzmą, bo jednak u nas w Polsce sportowcy szacunek, ja to rozumiem, tylko ja pamiętam jak zaczynałem w boksie olimpijskim i tak sobie powiedziałem, że nigdy, jak nawet pójdę na zawodowstwo, nie poszedłem i wcale nie żałuję, to nigdy nie będzie tak. No w Ameryce, tu u nas się to freak fight nazywa, a w Ameryce to jest normalne w sporcie, że jest jakiś trash talk i tak dalej, a w Polsce, kurwa, sportowcy to... Dokładnie, no i o to chodzi, mi się to zawsze podobało, więc w to. A polskim sportowcom, wiadomo, no jak im to pasuje, to luz, ale kurwa, no brakuje tam emocji czasem, no muszą być jakiekolwiek emocje, a w sporcie mało jest takich. No Artur Szpilka był taki, który dawał te emocje. To wiesz, no, ale jest mało takich ludzi, którzy by wnieśli emocje, więc, a wiadomo, no, jak my weźmiemy wielkiego sportowca, jakiegoś, nie wiadomo, jaką stawkę nam krzyknie, a to się chuja sprzeda, bo kogo to będzie interesowało, że on powie, no, ja tam mam 3 tytuły, chuja komu to lata. Chodzi o realne emocje, oczywiście, wiadomo, i sportowcy też są sobie sami winni, bo po prostu nie sprzedają się za bardzo w mediach, nie kreują swoich osobowości poza ringiem, poza klatką, żeby ludzie z ciekawością do nich po prostu zaglądali. No, tak jest, jak powiedziałeś. Słuchaj, mistrzu, mam takie pytanko, bo właśnie wspomniałeś tu o Arturze Szpilce. Ta walka była wasza bardzo blisko, bo tam zakulisowe rozmowy też jakieś słyszałem. Dlaczego do niej nie doszło i czy kiedykolwiek zobaczymy was razem w ringu czy w oktagonie? Nie wiem, no na pewno sam jestem po 30, więc widzę, że ludzie się zmieniają, na pewno dojrzewają bardziej. Możliwe, że już miał dosyć tego, tak jak był, wchodził, to on nawet zapoczątkował. Pewnie był, jak pamiętamy te czasy, jak Artur zaczynał swoją karierę, to był gorszy pewnie niż nie jeden freak w tych różnych wyzwiskach. Teraz nagle mówił, ja nie będę się tak zachowywał. Więc ja to też rozumiem, no jest starszy, może dojrzał i wiesz, no był na jednej freakowej gali, zobaczył jak to tam wygląda, a w miarę i tak miał spokojnie, że z rywalem się nie cisnęli, ale zobaczył jak to wygląda i może no nie chciał tego, więc wiesz, ja też nie będę atakował jakoś na siłę. U nas wartość taką by była nawet ten poziom sportowy już. Pomimo, że ja mam na pewno dużo niższy, ale no byłyby te emocje, no i na pewno byłoby o co zaczepić Artura i on mnie, ja go,
wiesz, i to na pewno by były prawdziwe emocje, niektórzy mylą. Ja akurat wiem, że ja nie muszę wcale wyzywać od najgorszych ludzi, bo ja przeważnie nawet nie wyzywałem. Nawet jak kurwa wrzut zjeb, który będzie walczył dzisiaj z Szeligą, to wiesz, jak mnie wyzywał od najgorszych, to ja pomimo, że mógłbym mu tym samym odpowiedzieć, to mówię, kurwa, nie będę się zniżał do jego poziomu, że będę od kogoś frajerów czy pedałów wyzywał. Chuj, jak on się tak wychował, to trudno. Ja nie potrzebowałem tego, ja mogłem go inaczej zaczepić. I tu również z Arturem byśmy mogli sobie pozaczepiać się o różne rzeczy i wcale nie przekraczać tego, a i tak to by dużo emocji na pewno dało ludziom. Ale wiesz, no ja też nie potrzebuję na siłę. Jest dużo ludzi i dużo fałszywych ludzi, którzy chętnie wyjaśnię, więc myślę, że będzie dobrze. Kasjusz, słuchaj, mówię, teraz są dzisiaj dwie walki właśnie, Wrzosek z Szeligą i Tańcula z Ferrarim. Jak ty to widzisz swoim fachowym okiem? Ciężko no, ocenić. No akurat, wiesz, sercem to bym wolał, żeby i Szeliga wygrał i Ferrari, nie? Znaczy sercem, no po prostu tak by było bardziej, no bo wrzut to jest zjeb totalny, a Arek to zawsze mi się wydawał ślizgi, chłop taki, którego nigdy nie przepadałem, dla mnie był zawsze taki napompowany, udawany, nie, człowiek. Po prostu moja intuicja jednak mnie nigdy nie zawodzi, no. A słyszałeś o tych aferach, co teraz są? Aż tak nie śledziłem, no słyszałem coś, ale no nie chcę się wypowiadać, bo nie zaznajomiłem się w całości, tylko słyszałem, bo tak jak mówię, dopiero będę śledził te friki teraz przed tą galą Prime'u, żeby być na bieżąco, a tak to nie śledziłem, ale niezależnie co tam właśnie wyszło czy nie wyszło, to ja wierzę w to, bo mi się zawsze Arek wydawał ślizgim. Ślizgim typem, tak, już dawno, dawno temu. I on to jest człowiek bez charyzmy akurat na przykład, nie? Więc on się powinien kurwa cieszyć i na kolana siadać dla fejmu, że kurwa i Włodarczykowi, że się wycofał z tej walki, bo tak to nie dość, żeby była ta nudna walka, sprzedałoby się w chuj w jej pay-per-view, a tak to ma z Ferrarim chociaż emocje i dzięki temu on istnieje, bo on nie ma charyzmy jako człowiek. To jest taki kurwa NPC jak Gola. A słuchaj, kolejna taka afera obyczajowa, która z Labrygą wynikła. Jakbyś z Labrygą zawalczył w boksie? No, jak będzie taka propozycja, no to wiesz, to na pewno to rozważymy. No, Labryga chyba bije się w MMA, nie? Tak, tylko że on też walczył z Dawidem Załęckim, przepraszam, w K1. To mi się wydaje, że raczej na boks, no bo on też by miał troszeczkę więcej kilogramów niż ty, także... Chyba konflikt interesów, nie? Bo on jest jednak bardzo tak za tym nowym Heiligem. Tak. A my jesteśmy jednak w Prime, więc no, jak będą takie propozycje, na pewno to rozważymy. A słuchaj, teraz ma dojść do walki Denis Załęcki, Daniel Obielańczuk. Jak ja robiłem wywiad z Danielem Obielańczukiem, to niby kontrakty były na K1 podpisane, Denis się upiera strasznie przy tym boksie, żeby to było. Jak ty oceniałbyś tą walkę w boksie, jeśli będzie Denis Załęcki kontra Daniel Obielańczuk w małych rękawicach? I czy ty zmierzyłbyś się z Denisem Załęckim w małych rękawicach w boksie? Tak, zmierzyłbym się, ale... No to wiadomo, no to zobaczymy, wiesz, czas pokaże, no bo to są takie pytania, jakbym ja miał wróżyć. No ja nie jestem wróżbitą Maciejem, żeby przepowiadać aż tak przyszłość. Czasem mam intuicję dobrą i tyle, ale myślę, że wiesz, jak Denis się dobrze przygotuje, to... I małe rękawice nie będą problemem wtedy? Nie będą problemem. A myślę, że jak Denis się przygotuje, to ma jakieś tam na pewno szanse, no. Czyli myślisz, że z Obielańczukiem jest tutaj 50-50? Zależy, jak się Denis przygotuje, nie? Bo rozumiem. W tej formie na pewno mu nie służy ta waga. Wiesz, no patrząc jak z Diego walczył, no to tam był widać, wiesz, no tam była forma. Tutaj no ta waga mu nie służy, nie wiem, ludzie niektórzy mają, lubią. Ja z kolei sobie powiedziałem, że nigdy stówy nie będę ważył. Teraz jakby ktoś powiedział, że mogę 15 kg taką mniej ważyć, to wiem, żebym miał 100 razy lepszą formę. Pomimo, że niektórzy myślą, że jak mają 20 kg więcej, to mają lepszą. Różnie. No ja akurat bym się czuł bardziej, jakbym ważył 80 kg teraz, niż 90, które ważę. Więc no różnie to w głowach ludzi jest. Ale mówię, wysokim jesteś gościem, czyli jak ważysz 90 kg, to jest właśnie idealna proporcja wagi do wzrostu. Także wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dokładnie. Słuchaj, co do gali Prime, ile zestawień szykujecie? Czy już były jakieś rozmowy na ten temat, czy dopiero będziecie siadać do stołu i wszystko planować?
Wszystko już, no sporo mamy rozmów już przebytych, ale jeszcze wiadomo, dużo nas czeka. A kiedy pierwsza konferencja, może byś nas zdradził? Niedługo, na początku, w połowie gdzieś września. Dzięki Kasio za wywiad, wszystkiego najlepszego i wracaj szybko do klatki.